powiedzieć swoje świadectwa. Wszystkie były bardzo potrzebne i widać, że tworzyły jedną całość i między innymi też są potwierdzeniem tego, o czym dzisiaj mówimy od początku spotkania, że Jezus leczy rany, rany serc, rany małżeństw, rany z dzieciństwa i wszystkie inne. Dlatego teraz pomodlimy się o uwolnienie od wszelkiego zła, a potem o uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne, szczególnie wewnętrzne, bo ono jest nam najbardziej potrzebne i tym, za których się modlimy. I też naszym zwyczajem modlitewnym teraz proszę, żebyście wzięli do rąk krzyże, do prawej ręki krzyż. Można wziąć ten krzyż, który jest na szyi, czy różańcowy, jak ktoś nie ma innego, i podnieść tak wysoko też do góry ten krzyż, ten znak miłości zranionej, miłości ukrzyżowanej Jezusa. A lewa ręka niech będzie na sercu. I proszę, teraz powtarzajcie za mną modlitwę o wyzwolenie wszelkiego właśnie zła, grzechu od szatana, a potem uznania Jezusa moim Panem. Bo żeby uzdrowienie mogło później się dokonać, to najpierw trzeba właśnie to zło od siebie odsunąć, wyrzucić, wypędzić w imię właśnie Jezusa ukrzyżowanego, mocą Jego męki, mocą Jego śmierci i zmartwychwstania. Bo tylko Jego mocą jest to możliwe. Sami nie damy rady. Panie Jezu Chryste, Ty jesteś odkupicielem. Ty jesteś tym, który pokonał szatana i wszelkie zło. Pokonałeś mój grzech i śmierć. Pokonałeś moje nałogi i egoizm. Dlatego chcę świadomie, dobrowolnie, nieodwołalnie, z głębi swojego serca i duszy wyrzec się szatana, demonów i wszelkiego grzechu i zła. Pragnę być wolny od tego, aby to zło, aby szatan nie przeszkadzali mi w dążeniu do Ciebie, w doświadczeniu i przyjęciu łaski uzdrowienia. Jezu Chryste, jesteś moim Panem, moim Zbawicielem i Królem, lekarzem mojej duszy i ciała. Oddaję się Tobie i poświęcam. Świadomie i dobrowolnie i nieodwołalnie z całego serca i duszy. Teraz i na wieki. Uczyń ze mną, co chcesz. Działaj w moim życiu według Twojej świętej woli. Chcę uwielbić Boga Ojca. Jezu, jesteś moim rabbim, nauczycielem, mistrzem. Chcę się uniżać przed Tobą. Chcę być taki jak Ty. Uzdrów mnie, Panie. Uwolnij mnie i uzdrów. Amen. Przez serce Maryi. Amen. Przez mojego anioła stróża. Amen. Przez moich patronów. I teraz ich wymień. Cały krzyż. I takie słowa, które są związane z tą modlitwą wyrzeczenia się zła i uznania Jezusa Panem z Księgi Izajasza.
Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan bowiem pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód. Amen. I jeszcze słowa: przebudź się, przyoblec moc Twą w Syjonie, przywdziej szaty najokazalsze, o święte miasto Jeruzalem. Amen. Panie, dziękujemy, że te słowa pokrzepiły nas. Mówią nam o tym, że Ty nas chcesz przyoblec swoją łaską i chwałą, że chcesz pocieszyć swój lud, że chcesz, abyśmy